Żyjmy coraz lepiej po raz 623. A w środku czuje się ten niedosyt. A gdybyśmy to pociągnęli teraz dalej, to powiedz mi, czy to jest tak, że chciałbyś jakby, żeby się działo jeszcze lepiej? Czy obawiasz się, że już lepiej nie będzie? Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Tomaczku. Dzień dobry, Iwonko. Jak się masz? Nie pytam, jak się czujesz, tylko jak się masz. I tak przy okazji chciałam wyjaśnić, że to jest trochę co innego, jak się masz, od tego, jak się czujesz. Usłyszałem świetne określenie, które zaadoptowałem do serca. Czuję się na pewno lepiej niż większość, ale nie tak dobrze, jak niektórzy. Świetne. Piękne, prawda? Świetne. Ale jednocześnie wyrażające jednakowoż pewną treść, prawda? Bo Jest ale. Czyli jest jakiś niedosyt. I to jest ale po pochwale, zobacz. Tak, czyli trochę, tak, czyli trochę jakby zmniejsza wartość tego, że się czuje lepiej niż wszyscy, niż część ludzi, prawda? Jest w tym jakiś niedosyt. Jest w tym niedosyt. No i dlaczego masz taki niedosyt, Tomeczku? Bo co? Bo ja bym pewnie skończyła na tym pierwszym. No, chyba, żebyś mnie akurat złapał w takim momencie, kiedy mam ze zdrowiem wyzwanie. Naprawdę wyzwanie, tak? Ale generalnie to ja bym pewnie skończyła na tym pierwszym. Wiesz, może kiedyś ja też będę kończył na tym pierwszym. Pytasz dlaczego? Dlatego, że jeżeli jak tak spojrzę analitycznie na to, co się dzieje w moim życiu, to jest tu masa dobrego. Naprawdę bardzo dużo dobrego. A jednocześnie w środku czuję właśnie ten niedosyt, niepokój. Aż niepokój? Wiesz, czasami, dobre słowo, tak? Czasami tak, chociaż w bardzo małym stopniu. Ale na pewno niedosyt. Powiesz, na pewno jest ciągle tak, jest pomiędzy to łaknienie więcej. A niepokojem. No, skłamałbym, jakbym powiedział, że zupełnie nie ma niepokoju. Także muszę powiedzieć, że czuję niepokój. Jest ogromny optymizm, który jest wielokrotnie większy niż ten niepokój. Jest taka świadomość, że ja to potrafię. Czyli to też jest bardzo fajne uczucie. No, ale tak, są rzeczy, które nie tylko chciałbym, ale czuję nie tylko pragnienie, ale potrzebę, może nawet konieczność porobienia, poorganizowania. Czyli mimo tego wszystkiego zdecydowanie lepiej niż większość. Czyli ogromna ilość w moim życiu rzeczy, spraw, dokonań jest o wiele lepsze niż w największych marzeniach parę lat temu. A w środku czuje się ten niedosyt. A gdybyśmy to pociągnęli teraz dalej, to powiedz mi, czy to jest tak, że chciałbyś jakby, żeby się działo jeszcze lepiej? Czy obawiasz się, że już lepiej nie będzie? Jest takie piękne słowo jeszcze w polskim, było kiedyś używane, content. Czyli jest ogromna ilość takiego zadowolenia, takiego fajnego. To jest zadowolenie chyba po prostu. Tak, ale to słowo content mi się bardziej podoba niż zadowolenie. I tego jest bardzo dużo. I jeżeli są takie, znaczy w tych miejscach, które są jakieś obawy, że coś może nie być albo ta jeszcze tak dobrze, jakbym chciał, żeby było, czy może by być, to jednocześnie jest takie przekonanie, no ale sobie z tym dam radę, świetnie, nie z takimi rzeczami sobie dawałem radę, czyli jest takie uczucie. Bardzo dobrze, właściwe. Jest chyba te
No teraz mnie skłoniłaś do tego, żebym głęboko w duszy trochę pogrzebał i dziękuję Ci za to. I dziękuję, a tutaj jest publiczne grzebanie. To możesz się nie grzebać publicznie, ale jak już sobie pójdziesz do domku, to się pogrzeb. Natomiast, bo nagrywamy u mnie, w naszym tutaj studio, ale powiem Ci, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że zupełnie inaczej trzeba potraktować każde z tych odczuć w zależności od tego, czym to jest, tak? Aha. Bo na przykład ktoś może, ja nie wiem, czy to w jakimś sensie też nie jest twój przypadek. Ktoś na przykład ma bardzo dobre życie i bardzo mu się dobrze zmieniło, wie, że ciągle może mieć więcej, nawet ma plany na te więcej, słyszeliśmy przecież może, dzisiaj. Ale nie musi. Nie musi, ma kolejne cele, ale po prostu jakby nie to, że się może naczytał, chociaż na pewno to czytanie czy słuchanie też na to wpływa. Tyle się mówi o tym szczęściu, tyle się mówi o tym entuzjazmie, tyle się mówi o tej permanentnej radości, że oczekujemy gdzieś bezwiednie, że to będzie cały czas jakiś taki, wiesz, więcej. Górne C. Rozumiesz, że ja tak. mam to, przecież to i tak dalej, a to wcale tak nie jest. Dlatego i to też jest bardzo ważne, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę, że szczęście nie polega na tym, że ja jestem cały czas na górnym C, że cały czas jestem zachwycony, że cały czas po prostu ważne jest, żeby doceniać, i ty na pewno doceniasz, żeby być wdzięcznym za pewne rzeczy, które są i żeby mieć świadomość tego, że istnieje takie zjawisko, które się nazywa habituacją, że jest tak, że pewne rzeczy, na które nawet czekałeś, robiłeś, marzyłeś, jeśli już masz, i one są, to jakbyś na to nie patrzył, one się stają pewną normą. Ktoś sobie marzył, żeby pojechać na wakacje do Rzymu na przykład. I w pewnym momencie znalazł się w tym Rzymie, ale w tym Rzymie znalazł się nie na dwa tygodnie, tylko tam już jest trzeci miesiąc i ten Rzym przestaje być taki. Oczywiście. I wiele rzeczy przestaje być takich. Ja w swoim życiu, wiesz, no, taką pierwszą, najbardziej klasyczną chyba historią, która przestaje być taka, to jest związek. Jak się do niego nie podchodzi, wiesz, cały czas w taki sposób, żeby rozumieć właśnie, że pewne rzeczy się habituują, trzeba się koncentrować na innych, szukać już tego wspólnych rzeczy i gdzieś tam iść dalej, bo jeżeli ktoś oczekuje, a są takie osoby, które oczekują, że ich związek cały czas będzie na górnym C i że to właśnie cały czas, no będziemy się tak kochać, jak się kochaliśmy i ten seks będzie też taki sam i wszystko będzie takie same. Orgazm przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu? Najlepiej. A więc o to właśnie chodzi, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że istnieje zjawisko habituacji. I jeśli się do czegoś dąży, jeżeli się coś zdobywa i już się ma, to w jakimś momencie to przestaje nas tak ogromnie cieszyć, ale ciągle jest dobrze. I chodzi o to, żeby to doceniać. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia z wdzięczności, tak? Za co jestem wdzięczny. Mówienie o tym sobie, przypominanie sobie, czy dziękowanie, jak ludzie się modlą, nie wiem, w modlitwie, czy dziękowanie innym ludziom za to, że wnoszą w nasze życie to czy tamto. Poczekaj, Iwonko, pozwól, że ci przerwę w tym momencie. Ależ bardzo proszę. Mówisz dziękowanie innym osobom. Mm-hmm. A co o dziękowanie sobie samemu? No to też można sobie dziękować, jeżeli się chce. No, ja na przykład nie dziękuję sobie, ale gratuluję sobie, tak? O, proszę. Gratuluję sobie. Popatrzeć na to miejsce, w którym jesteśmy w życiu dzisiaj, nie z perspektywy dzisiaj, ale z perspektywy tego momentu, kiedy zaczęliśmy marzyć o tym, że będziemy w Rzymie. Absolutnie, ale wiesz, nawet jeżeli robi się pewne rzeczy, to nawet niekoniecznie trzeba brać perspektywę. Tylko jeżeli, wiesz, coś wychodzi, coś zrobiłaś, jest dobrze, brawo Iwonka. To jest to, co ja sobie bardzo często głośno mówię. Tak. Więc to jest, wiesz, no tutaj Mel Robbins proponuje, żeby sobie piątkę przybijać w lustrze. Zresztą też w jednym z odcinków w audycji mówię o tym ja i lustro, tak? Mm-hmm. Jak można różne rzeczy robić, wykorzystując lustro. Nie szaleję za Mel Robbins, ale akurat to przybijanie piątki, myślę, w lustrze dla niektórych osób może być naprawdę bardzo dobrym ćwiczeniem, takim, wiesz, wzmacniającym i siebie, i uświadamiającym sobie, że o to się coś dzieje, że o to robimy i tak dalej. Zatem, tak jak mówię, dwie rzeczy są, bo to, że nie jesteśmy do końca zadowoleni, to też jest dobrze, dlatego że
motywatorem do działań, do tego, żeby robić, żeby żyć, żeby się rozwijać, jest i powinien być lekki niedosyt. Tak. Jeżeli on jest za mocny, to nie każdego mobilizuje, bo na przykład mnie nie mobilizuje. Mnie jakieś takie bardzo duże, wiesz, załamanie, takie wychodzenie gdzieś, jak niektórzy mówią, ja to lubię, jak mam taki, naprawdę są tacy ludzie, ja lubię, jak mam taki problem, jak lubię wychodzić z takiego dołu, załatwiać jakieś takie sprawy. Ja nie. Ja takiego z dołu, jakbym się znalazła w jakimś dole, to nie wiem, jakby to było. Na szczęście, wiesz, nie bardzo sobie przypominam taką sytuację w swoim życiu, ale wiem, że to nie są dobre dla mnie sytuacje. Natomiast lekki niedosyt, z taką świadomością, że dam radę, to o czym ty powiedziałeś, bo to jest też ważne, tak. I to też wpływa na to, że wtedy jesteśmy bardziej zmobilizowani, to jest świetne. No jakby to było, gdybyśmy doszli do tego, że co? Wszystko już mam, wszystko, no to pora umierać, Tomek. To trochę tak jak o tych olimpijczykach mówiliśmy kiedyś, że osiągnęli i no co właśnie, dalej? No, właśnie. Z tej góry ale, już tylko w dół. Tak, ale my teraz tutaj mamy, człowiek ma dlatego wiele płaszczyzn, wiele rzeczy chce robić, wiesz, tu masz firmę, tutaj masz samolot, tu masz szybowiec, tu masz rodzinę, jest wiele różnych jakby rzeczy. Gdzie można robić jakieś rzeczy, nowe rzeczy tworzyć i cieszy się tym. Poza tym, wiesz, też jest sprawa, ty jesteś młodszy ode mnie, znacznie, ale wiesz, no są też pewne takie rzeczy, które są ograniczeniami pewnymi. Też trzeba sobie uświadomić pewne rzeczy, tak? No ktoś powie, no nie, no kto to mówi, pani Iwono i tak dalej. No sorry, trzeba mieć świadomość tego, że się prochu już nie wymyśli. Ja o sobie teraz mówię. Ja już prochu nie wymyślę. Ja nie stworzę jakichś takich rzeczy, które gdzieś by mnie tam raptem, może się coś takiego zadziać, ale to mniej w tym będzie mojego udziału, a więcej efektów tego, co już wypracowałam gdzieś tam przez życie, prawda? Bo ja nie mówię, że się to nie może zadziać. Myślę też o tym, i to też różnym osobom chciałabym powiedzieć, że jest zupełnie w porządku, jeżeli my wcale tak nie działamy, tylko też tak korzystamy trochę z tego, co żeśmy stworzyli. Budujemy na tym, co stworzyliśmy. Dokładnie, budujemy też, ale od czasu do czasu można po prostu usiąść i porozglądać się, jak to żeśmy ładnie zbudowali, prawda? Tak. A nie cały czas budować. Czyli też korzystać z tego. To nie jest tak, że co chwila musi być jakiś sukces, co chwila musi być, wiesz, zrobiłem, poszło, dałem radę i tak dalej. Nie, to nie tylko tak. Ja czasami powiem, że nawet zastanawiam się, czy ja między innymi, takie osoby jak ja, które podpowiadają, jak żyć lepiej, czy one trochę nie namieszały ludziom też w głowach, wiesz? Ja nie mówię, że tobie, ale czasami tak. Wiesz, Iwanko, ty mi zdrowo głowy namieszałaś i bardzo dobrze. No tak, ale czy nie namieszali w taki sposób na przykład, że ludzie teraz uważają, że cały czas muszą działać. Cele, zadania, robię. Kurczę, co jest? No zaraz, nasz podcast mało. Nazywa się Żyjmy Coraz Lepiej, czyli jest tutaj ten ciągły postęp. Tak, ale oczywiście. Ale czy on musi być w tym tempie? Po pierwsze, a po drugie, kto powiedział, to nie jest coraz lepiej, jak usiądę w fotelu i spędzę sobie tak jak ja ostatnio. Dokładnie. Dwa dni na oglądaniu filmów. To no jest też lepsze. Oczywiście. To jest, mam na to czas, jakie to piękne, że mogę usiąść i spędzić sobie dwa dni na oglądaniu tak filmów różnych, które też wnoszą jakieś miłe rzeczy do mojego życia. Czy tak jak my po zrobieniu 600 parę odcinków zrobiliśmy dwa tygodnie przerwę. Tak jest. I to takiej przerwy, że ja odłączyłam się bardzo mocno. No to tak. Ja coś tam robiłam, ale też no, nie tyle. Tak, oczywiście. Dlatego, że życie nie polega na tym, że osiągamy cele. Życie polega na tym, że jesteśmy szczęśliwi. I właśnie szczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy rozumiemy, że pewne zjawiska się habituują, jeżeli nam bardzo zależy na tym, żeby doceniać to i tak dalej, musimy o to zadbać. Mówić o tym, wyrażać wdzięczność ludziom, gratulować sobie i tak dalej. Wtedy, czyli doceniać to. Tak, będziemy wtedy to doceniali i tak dalej. Mieć jakieś małe rzeczy do zrobienia kolejne, które będą nas cieszyć, i niekoniecznie oczekiwać, że to wszystko będzie takie spektakularne, wiesz. Są ludzie, którzy
przeżywają bardzo szczęśliwie swoje życie i nigdy nie mają jakichś spektakularnych osiągnięć, prawda? Tak. Bo w sumie, co to znaczy spektakularne? No to spektakularne to znaczy takie, co nie tylko ja o tym wiem, co wiedzą też o tym inni, prawda? Są ludzie, którzy żyją piękne życie, są bardzo szczęśliwi i o tym, że są szczęśliwi, że życie jest piękne, to wiedzą oni, ich rodzina i sąsiedzi. I pięknie. I pięknie. Tak. I jednocześnie z drugiej strony są ludzie, którzy osiągają spektakularne sukcesy. Wcale nie są szczęśliwi. Im bardzo daleko do... Bardzo im daleko do szczęścia. Dlatego właśnie to jest bardzo ważne, żeby znaleźć w tym wszystkim ciągle tę harmonię, tak? Doceniać to, ale też nie oczekiwać, że to będzie cały czas takie górne cele, że to będzie wiesz, cały czas... Może nawet bym użył słowa mocniejszego niż oczekiwać. Mhm. Może... Nie czuć obowiązku, nie czuć konieczności, że tak to jest. Tak właśnie musi być. Dokładnie, może masz rację, że to jest jeszcze lepsze, tak. No a to się co prawda łączy potem z oczekiwaniem, tak, ale to się dopiero tak łączy. Ale masz rację, ten obowiązek jest to jest bardzo dobre taka słowo. Bo mi się wydaje, że być może tak jest i kto wie, Tomeczku, czy ty troszeczkę temu też nie uległeś, bardzo wiesz, wśród tych swoich właśnie cudnych, różnych sukcesów i tak dalej, temu, że ty teraz już masz taki obowiązek, żeby to cały czas było, wiesz... Takie mocno widoczne, ale my w słowie żyjmy coraz lepiej. Słowo coraz daje olbrzymią możliwość przestrzeni, wielkości. Interpretacji. Oczywiście, bo jak ja sobie skręcę swoje łóżko albo kupię nowe, co mi wyszło z mojego wymarzonego dnia, to będę żyła coraz lepiej, prawda? Bo łóżko mi nie będzie trzeszczało i nie będę myślała o tym, że może mi się rozwali. Więc będzie lepiej? Będzie lepiej. A czy to jest jakaś wielka sprawa? No nie. Jak wydam książkę w tym roku, czy znajdę kogoś, kto będzie chciał tę książkę wydać, a to już będzie większa sprawa. No będzie inny sukces, będzie bardziej spektakularny, ale co dla ciebie, dla twojej... nie, wcale nie. Nie wiem, czy to łóżko nawet nie będzie elementem, które wpłynie bardziej na moje lepsze życie. Natomiast inną sprawą zupełnie, i o tym możemy sobie porozmawiać przy innej okazji, bo na pewno nie teraz, nie za jednym ciągiem, jest to, jak ma się lęki. To już jest inna sprawa i o tym warto pomówić inaczej. Jeżeli temu towarzyszy niepokój, dlatego ja pytałam o ten niepokój. Tak. Bo co innego, jak jest niedosyt, a co innego, jak jest niepokój. To już trzeba by się było zająć troszkę innej strony. No to zapisujemy w kajeciku i się zajmiemy. Zajmiemy. Czyli na razie dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.